Piotr Kuczera, prezydent Rybnika, wesoło być musiało i było. No bo prezentacja drużyny przed trudnym drugim sezonem w Ekstralidze, dosyć udana, humory dopisują. Oby tak było we wrześniu również, na zakończenie sezonu. Na pewno prezentacja na wesoło i tak miało być. Kabaret Młodych Panów po to jest w Rybniku, żeby rozweselać rybniczan, kibiców Żużla. No ale myślę, że też to jest bardzo dobry taki wstęp do sezonu, bo atmosfera w drużynie jest czymś podstawowym. Myślę, że te dobre humory, gdy będą w drużynie, to właśnie ta atmosfera będzie fantastyczna, a to się przełoży też na sportowy wynik. Szóste miejsce było w zeszłym roku, troszkę niedosytu, bo w pewnym momencie, na pewnym etapie sezonu wydawało się, że będzie lepiej. Trudniej będzie w drugim sezonie, to mówią wszyscy w tej Ekstralidze, że ten pierwszy sezon jest troszeczkę ulgowy, natomiast w drugim sezonie na Rybnik się parę drużyn spręży. Będą wiedzieć, że stać Rybnicza na dużo. Czy faktycznie podziela Pan obawy, że może być po prostu trudniej? Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Na pewno chciałoby się jeszcze lepszych występów, jeszcze lepszych wyników. Ważne, żeby sezon był bezpieczny i nie mam obaw. Nie mam obaw, a to dlatego, że ta drużyna dzisiaj ma swoje doświadczenia. Na pewno się przetarła w tej Ekstralidze. Mamy zawodników, którzy no, już swoje pokazali na różnych torach. Myślę, że w rybnickiej drużynie w tym sezonie też będą jechali równo, a to się przełoży na sportowy wynik. Także z optymizmem, z dobrą atmosferą w drużynie i do przodu. Miasto od pewnego czasu w bardzo dużej dotacji pomaga klubowi. To jest to, czego brakło chyba parę lat temu, kiedy nie zdecydowano się na jedną dyscyplinę, przez którą można się promować. Nie żałujecie? Na pewno nie żałuję. Powiem tak, Żużel się broni przede wszystkim kibicami, no i wynikiem. Jest tak, że gdy będą kibice i będzie wynik, to na pewno miasto będzie chciało stabilizacji tego sportu w mieście. No, nieprzypadkowo odwołujemy się do takich symboli jak żużlowcy na rybnickim rondzie. Myślę, że Żużel tak wpisał się w historię miasta, w emocje tego miasta, że może wszystkim tutaj zależeć na rozwoju dyscypliny w mieście. Biznesowe jedno pytanie na koniec. Trochę szkoda, tak z mojej perspektywy, że mało chyba rybnickich firm sponsoruje rybnicką drużynę. Paręnaście lat temu wczesny prezes Rowu Rybnik powiedział, że w Rybniku nie ma dobrej atmosfery do sponsorowania wielkich dyscyplin. Czy pan tą opinię podziela i co zrobić, żeby rybnickie firmy garnęły się do sponsorowania własnych dyscyplin? Nie do końca podzielam tą opinię, bo jednak kilku rybnickich sponsorów jest w klubie. Być może trudno mówić o jakimś strategicznym sponsorze. O tym właśnie mówię. Na dzień dzisiejszy tę rolę pełni de facto miasto. Na pewno poszukiwania będą trwałe i myślę, że znowu ilość osób na trybunach, no i wynik sportowy to będzie ta najlepsza zachęta dla samego sponsora. Myślę, że wsparcie również miasta jest takim jasnym sygnałem, że chcemy promocji żużla w mieście, chcemy pokazywać Rybnik jako miasto żużlowe, bo takie nasze tradycje od roku 1932. Kibice w Rybniku mówią tak, że Piotr Kuczera musi pojawić się w Częstochowie na derbach Śląska. Do Częstochowy jest bardzo niedaleko. No i podobno scenariusz jest taki, mówią kibice, że pożykać na Jasną Górę, a potem na mecz. No, scenariusz zapewne dobry, no Częstochowa to Jasna Góra, no ale fajnie, że będą derby województwa śląskiego i gdzieś mamy takiego partnera w województwie śląskim, no do którego będzie po prostu blisko. Ważne, żeby była dobra atmosfera w trakcie tego spotkania, no i żeby były sportowe emocje, to chyba najważniejsze. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.